Wadysław Stanisław Reimond, komediantka, odcinek 25. Czyta Natalia Chodurek. Brawo, Wawrzek! Ożywili się wszyscy i już nic nie roztrząsano, tylko paplano co ślina przyniosła. Zacni i zacnę. Chmurzy się na niebie, a na ziemi już pustki w butelkach. Zmykajmy. A jak? Pójdziemy pieszo, jest co najwyżej mila do Warszawy. A koszyki? Wynajmiemy jakiego drabanta. Idę się tem zająć, zawołał Wawrzecki i pobiegł w kierunku klasztoru. Zanim wrócił, już wszyscy byli gotowi do drogi. Nastrój podniósł się jeszcze, bo Mimi tańczyła z głogowskim walca na trawniku. To Polski był tak pijany, że ciągle rozmawiał ze sobą albo kłócił się z Majkowską. Kotlicki uśmiechał się i trzymał się blisko Janki, rozbawionej i wesołej niezmiernie. Uśmiechała się do niego i rozmawiała, nie pamiętając prawie jego oświadczyn. Był pewnym, że to wrażenie ześlizgnęło się tylko po jej duszy i przepadło w niepamięci. Szli bezładnie, jak z wycieczki. Janka z liści dębowych wiła wieniec, a Kotlicki jej pomagał i bawił ją pikantnymi uwagami. Słuchała, ale gdy weszli w las większy, prawdziwy, zarośnięty u dołu krzakami, Spoważniała i przyglądała się tak radośnie drzewom. Z taką pieszczotą dotykała się pni i gałęzi. Tak się jej usta i oczy rozjaśniły radością jakąś, że Kotlicki zapytał, wskazując na las. Pewnie dobrzy znajomi? Dobrzy, serdeczni i nie komedianci, odpowiedziała z lekką ironią w głosie. Pani ma mściwą pamięć. Nie wierzy pani i nie przebacza. Pragnę tylko jednego – Abym mógł przekonać panią, niech się pan ożeni ze mną! zawołała szybko, zwracając się do niego. Proszę o rękę pani, odpowiedział w tym samym tonie. Spojrzeli sobie prosto w oczy i spochmurnieli. Janka zmarszczyła brwi i zaczęła bezwiednie rwać zębami niedokończony wieniec, a on spuścił głowę i zamilkł. Chodźmy prędzej, bo się spóźnimy na przedstawienie. Więc jutro czytana próba z mojej sztuki? Właściwie to dopiero czytanie sztuki, gdyż Dobek nie skończył jeszcze rozpisywania ról. Jezu, a kiedyż wystawicie? Nie bój się pan, i tak dość wcześnie wygwiżdżą cię filistrzy, dogryzał mu kotlicki. Wystawimy w przyszły wtorek, za tydzień. Przynajmniej ja tak chcę, mówił to polski. Czyli ściśle licząc, zostanie na próby i uczenie się ról ze cztery dni. Nikt nie będzie umiał, nikt nie zdąży opracować roli jako tako. Przecież to istne zabójstwo, zabójstwo. Zafundujesz pan Dobkowi parę wódek, a on sztukę poprowadzi. Tak, będzie krzyczał za wszystkich, to już lepiej ogłosić, że odbędzie się czytanie sztuki. O mnie możesz pan być spokojny, nauczę się roli. I ja także. Wiem, że panie zawsze umieją rolę, ale mężczyźni, mężczyźni i bez uczenia się grać będą dobrze. Wiesz pan, że Glas nigdy, ale to nigdy nie uczy się roli? Kilka prób obznajmiają go z sytuacjami sztuki, a resztę robi sufler. To też i tak gra. Co pan chcesz, to dobry aktor, wcale niezły komik. Tak, bo zawsze improwizuje błazeństwa i tem wszelkie sypki pokrywa. Proszę o odpowiedź zupełnie na serio. Czy te ostatnie słowa były żartem, czy też wyrazem pani życzeń, warunkiem? Szeptał znowu Kotlicki, któremu jakaś myśl przyszła do głowy. Każdy rodzaj jest dobrym, byleby nie był nudnym. Zna pan to? Odpowiedziała zniecierpliwiona. Dziękuję. Będę pamiętał. Ale zna pani to? Cierpliwość jest pierwszym warunkiem powodzenia. Zmrużył oczy, pochylił głowę w ukłonie i cofnął się w tył. Miał bezczelną pewność siebie i bądź co bądź postanowił czekać. Kotlicki nie był jednym z tych, których kobieta może odpędzić od siebie pogardą, ale wprost z niewagą. Wszystko przyjmował i skrzętnie składał w pamięci na przyszły rachunek. Był to człowiek, który pogardzał kobietą, który wszystkim mówił w oczy otwarcie wszystko i który zawsze pożądał kobiet i miłości. Nie zważał na to, że jest brzydkim, bo wiedział, że jest dosyć bogatym na to, aby kupić sobie każdą, której zapragnie. Należał on do gatunku gotowych do wszystkiego. Teraz szedł i uśmiechał się do jakiejś myśli, strącając laską przydrożne chwasty. Pociemniało i deszcz zaczął padać wielkimi kroplami. Zmokniemy jak kury, zaśmiała się mimi otwierając parasolkę. Panno Janino, służę pani swoim deszczochronem, wołał Głogowski. Bardzo dziękuję, o ile mogę, nie używam żadnej ochrony przed deszczem. Lubię pasjami moknąć na deszczu. Ma pani instynkta. Urwał nagle i komicznie przysłonił sobie usta. Niechże pan skończy. Proszę pana, oto ma pani rybiogęsie instynkta. Ciekawa rzecz, z czego to się rozwinęło w pani. Janka uśmiechnęła się, bo przypomniała sobie dawne wycieczki swoje jesienne lub zimowe w największe burze i nawałnice i odpowiedziała wesoło: Lubię takie rzeczy. Jestem przyzwyczajona od dziecka znosić deszcze i niepogody. Przepadam po prostu za każdą burzą. Ognista krew, coś atawistycznego, fantazja i tak dalej. Tylko przyzwyczajenie, lub potrzeba wewnętrzna, która się rozrosła do stopnia namiętności. Głogowski podał ramię Jance, przyjęła i opowiadała mu w swobodnym, przyjacielskim tonie różne przygody swoich wycieczek. Czuła się z nim tak swobodną, jakby go znała od dziecka. Chwilami nawet nie pamiętała, że widzi go po raz pierwszy w życiu. Ujmował ją swoją pogodną twarzą i tą trochę dziką szczerością charakteru. Przeczuwała w nim jakąś bratnią i uczciwą duszę. Głogowski słuchał jej, odpowiadał i patrzył się na nią ciekawie. Wreszcie, upatrzywszy stosowną chwilę, rzekł szczerze: Niech zdechnę, ale z pani ciekawa niewiasta. Bardzo ciekawa. Coś powiem. W tej chwili mi błysła myśl i podaję ją natychmiast na gorąco, niech się pani tylko nie wyda dziwaczną. Nie cierpię konwenansów, obłudy towarzyskiej, minoderyi, aktorek itp., licz do 20. A właśnie nie widzę jeszcze tego w pani. Oho, zaraz zobaczyłem, że pani tego wcale nie masz w sobie. Pani mi się wprost podobasz jako pewien dosyć rzadko spotykany typ. Ciekawe, ciekawe. Mówił prawie do siebie. Moglibyśmy zostać przyjaciółmi, zawołał uradowany, wypowiadając głośno myśl swoją. Bo chociaż baby zawsze mnie zawodzą, gdyż prędzej czy później z każdej wylizia samiczka, ale nowy eksperyment byłby może coś wart. Otwartość za otwartość, mówiła, śmiejąc się z jego błyskawiczności, z jaką postanawiał. Pan także jesteś ciekawym okazem. No, więc zgoda. Podajmy sobie ręce i bądźmy przyjaciółmi. Zawołał, wyciągając rękę. Nie skończyłam jeszcze? Otóż ja w zupełności obywam się bez powiernic i przyjaciół. To czuć sentymentalnością i nie jest bardzo bezpieczne. Gadanie. Przyjaźń jest więcej wartą od miłości. Zaczyna, widzę, lać nie na żarty. To psy płaczą nad odrzuconą przyjaźnią. Ja panią będę spotykać, prawda? Bo pani masz w sobie coś. Coś jakby kawałek duszy jakiejś, rzadko spotykanej. W teatrze bywam codziennie na próbach i prawie codziennie na przedstawieniach. Niech zdechnę, ale to na nic. Gdybym przez tydzień asystował pani, to powstałoby tyle plotek, gadań, przypuszczeń i tak Licz aż do dwudziestu. A cóż mnie obchodzi, co tam mówią o mnie? zaśmiała się swobodnie. Ho, ho, rodem kurki czubate. Lubię to, kiedy człowiek nie robi sobie ceregieli z tym łachem, nazywającym się opinią publiczną. Myślę, że skoro nie mam sobie nic do wyrzucenia, to spokojnie mogę patrzeć i słuchać tego, co mówią o mnie. Pycha, jak Boga kocham, kapitalna pycha. Czemu pan swojej sztuki nie wystawia w warszawskim teatrze? Bo jej nie chcieli wystawić. To widzi pani, jest zakład ogromnie wyperfumowany, elegancki i tylko dla delikatnej, dla bardzo subtelnie czującej publiczności. A moja sztuka wcale nie pachnie salonem. Co najwyżej czuć ją polem, trochę lasem, nieco chałupą chłopską. Tam trzeba nieprawdę, tylko flirtu, konwenansu, blagi i tak dalej. Licz aż do dwudziestu. Zresztą nie miałem protekcji i oni mają już swoich patentowanych fabrykantów sztuk. A ja myślałam, że to dosyć napisać rzecz dobrą, aby ją natychmiast grali. Boże mój, niech zdechnę. O ile jest inaczej. Niech pani uważa, ile ja znieść muszę, nim mi taki Cabiński wystawi sztukę. Teraz niech to pani podniesie do kwadratu, a dopiero mieć pani będzie jakie takie pojęcie o rozkoszach początkującego komedyjo-pisarza który w dodatku nie umie używać do swoich sztuk patronów. Zamilkli. Deszcz padał nieustannie i tworzył już po drodze kałuże wody. Głogowski spoglądał posępnie na miasto rysujące się wieżami na zamglonym horyzoncie. Podłe miasto, mruknął gniewnie. Od trzech lat nie mogę go wziąć. Walczę, zabijam się i pies mnie nie zna. Jak im pan będzie mówić, że są podli i głupi, to tem ich pan nigdy chyba nie zdobędzie. Zdobędę. Nie będą mnie kochać, ale liczyć się ze mną muszą. Muszą, niech zdechnę. Najłatwiej to brać takie twierdze aktorom, śpiewakom i tancerkom. Zdobywa się jednym występem wszystko. Ale na jeden dzień, po zejściu ze sceny, nie zostawia się śladu po sobie jak kamień w wodę, mówiła Janka z pewną goryczą. Wpatrując się w coraz bliższe stłoczone mury Warszawy. W tej chwili dopiero pomyślała, że ta sława, o której marzy, jest tylko sławą jednodniową. Mnie się zdaje, że ma pani apetyt na to samo danie. Mam, odpowiedziała mocno i głos jej rozdźwięczał, niby wybuch długo potęgowany. Mam. Powtórzyła, ale już znacznie ciszej i bez zapału. Oczy jej przygasły i błądziły po tych szczytach, nic nie rozumiejąc, bo ją nękała myśl tej sławy jednodniowej, bo sobie przypomniała tę uschłe wieńce cabińskiej. Dawną sławę Stanisławskiego bo myślała z coraz większą goryczą o tych tysiącach sławnych aktorów, którzy byli, pomarli i nikt nie zna nawet ich imienia. Czuła, że ma jakiś przykry zamęt w sercu. Oparła się silniej na Głogowskim i szła, nie odzywając się ani słowem. Na ulicy Zakroczymskiej wsiedli do dorożki. Wskoczył do nich Kotlicki na trzeciego. Janka spojrzała na niego z gniewem, ale udawał, że tego nie widzi i patrzył na nią z tym swoim wiecznym uśmiechem. Odwieźli ją do mieszkania. Miała tylko tyle czasu, żeby wpaść do domu, przebrać się, zabrać potrzebne rzeczy i natychmiast jechać do teatru. Z powodu deszczu kilka hurzystek także się spóźniło. Cabiński zirytowany, spodziewanymi z powodu deszczu pustkami w teatrze, Biegał po scenie i krzyczał do wchodzących. Panienki się grzą, po ósmej i jeszcze żadna nie ubrana. Byłyśmy na nieszporach w kościele świętego Karola Boromeusza, tłumaczyła się Zielińska. Nie mnie brać na nieszpory, a jakże? Pilnować tego, z czego jest chleb. Ogromnie dużo go dyrektor daje, odcięła się ze złością Ludka, bo sobie przy wejściu złamała parasolkę. Nie daje? A z czego żyjecie? Z czego? Przecież nie z tej głupiej i obiecywanej tylko garzy. O, i pani się spóźnia, zawołał do wchodzącej Janki. Gram dopiero w trzecim akcie, mam jeszcze dosyć czasu. Wicek, leć po rosińską, gdzie jest Zośka? Zaczynać prędzej, a niech was psy gryzą. Władysław Stanisław Raymond, komediantka, czytała Natalia Chodurek, ciąg dalszy nastąpi.